Zostałem poproszony, żeby wygłosić krótką prezentację pod tytułem Jak wykorzystać polskie talenty. Ja się jestem ekonomistą czy finansistą, nie zajmuję się badaniem edukacji, zajmuję się zarządzaniem edukacji jako rektor. Natomiast postanowiłem się podzielić kilkoma refleksjami oraz postawić parę pytań. Mam nadzieję, że na niektóre z nich ta konferencja da odpowiedź. Jak Państwo wiedzą, idzie kryzys, o tym już mówią wszyscy. Ten napis na murze chińskiego budynku Merry Crisis and Happy New Year, taki trochę żartobliwy, pokazuje, że faktycznie czekają nas trudne czasy. W trudnych czasach ludzie z reguły są nastawieni depresyjnie, wracają pamięcią do tamtych momentów sprzed 80 lat, wielkiej depresji, kolejki pod bankami, ludzie bali się o swoje pieniądze, bezrobocie, głód czy nędza. Natomiast z tamtych czasów mało pamięta się pewne inne fakty. Ja bym chciał dzisiaj się skupić na tych innych, które wówczas były znaczące dla bardzo wielu ludzi, ja pokazałem późniejsze dekady, bo mało kto pamięta, że w latach 30. Wielkiej Depresji powstały takie firmy jak Hewlett-Packard, Motorola, Xerox, Texas Instruments czy Converse, czyli firmy, które przetrwały całe dekady i rozrosły się do globalnych koncernów. One właśnie powstawały w tych trudnych czasach. To wtedy powstała taśma znana popularnie jako Scotch, bo jak jest biednie, to trzeba naprawiać rzeczy częściej niż tworzyć nowe. Wymyślono taśmę, która dzisiaj jest bardzo popularna. Wtedy powstał taki produkt jak Nescafe, firmy Nestle, którą dzisiaj często nadużywamy, łącznie ze mną. Gotowe jedzenie powstało, bo trzeba było zwalniać gosposie. Nie było na nie pieniędzy w trudnych czasach, więc gospodynie musiały mieć półprodukty, żeby tworzyć, szybciej gotować. Wymyślono gotowe jedzenie. Powstał baton, bo trzeba było coś przygryzać, stając w kolejce do urzędu zatrudnienia. I takie gry jak Monopol czy Bingo, bo było dużo wolnego czasu. Pokazuje, że w trudnych czasach kryzysowych powstają wspaniałe pomysły, często rewolucyjne, które zmieniają rzeczywistość. Trzeba o tym pamiętać. No to jak Polska będzie się rozwijała w tych czasach kryzysowych? Krótki przegląd modeli rozwoju, jaki w Polsce dominował. Pierwsze po upadku socjalizmu to była erupcja przedsiębiorczości, łóżka pod Pałacem Kultury. Symbolem rozwoju był Stadion Dziesięciolecia. Obecnie słynny Stadion Narodowy, który dach się nie zamyka jak pada. Tysiące, setki tysięcy firm małych, handlowych, produkcyjnych. Potem regulacje utrudniły taki biznes, kryzys rosyjski go dobił. Powstał nowy model biznesowy, który polegał na tym, że wielkie korporacje zatrudniały Polaków do tego, że pracowały w montowniach, które w Polsce otwierają wielkie korporacje. No i rozpoczął się wyścig szczurów w wielkich korporacjach, kto prześcignie kolegów, kto szybciej wklepie do Excela dane, kto się bardziej podliże szefowi, kto awansuje szybciej, kto pobiegnie szybciej po szczeblach kariery. Ten model został uzupełniony w ostatnich latach wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi finansowanymi miliardami z Unii Europejskiej. No ale teraz idzie kryzys, pieniądze unijne się kończą i co dalej? Czy zbudujemy polski model rozwoju na jeszcze szybszym wyścigu szczurów, żeby szczury jeszcze szybciej biegały? Czy wrócimy do modelu, w którym Polacy są tak tani jak Chińczycy, więc znowu szwalnie można do Polski przenosić i tutaj tworzyć zakłady i tanio zatrudniać Polaków? Czy będzie coś innego? Czy właśnie zbudujemy inny model rozwoju, w którym liczą się talenty i innowacje? No bo jak jest teraz? Wiemy, że młodzi uciekają z Polski. Do tej pory uciekali do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, no ale tam przyszedł kryzys. Pytanie, dokąd mają teraz uciec? Czy może na Księżyc? Bo już nie ma dokąd. To jest głosują nogami. Ten model rozwoju, który realizujemy, nie jest dla młodych ludzi, bo głosują nogami. To dane pokazują 2 miliony, 2,5 miliona ludzi. W najnowszych danych większość młodych opuściło Polskę, żeby szukać przyszłości gdzie indziej. Czy może właśnie powinniśmy lepiej kształcić na uczelniach po to, żeby młodzież była lepiej zatrudnialna? To jest motyw dominujący. Kształćmy tak, żeby młodzi mieli łatwiej dostali pracę. No to ja się pytam, czy przyszłością polskiej edukacji jest i polskiej młodzieży jest to, żeby ich nauczyć, żeby sprawnie się ścigać. Nawet ten szczur, który wygrał w tym wyścigu szczurów, pozostaje szczurem. Jakie kompetencje są kluczowe, żeby wygrać w wielkiej korporacji, czy to prywatnej, czy publicznej? Umiejętność wygryzienia kolegi, podlizania się szefowi, lawirowania,
na pracy po 15 godzin na dobę, może 20. Byłem partnerem w jednej firmie doradczej, to dostawałem maile co godzina, o 3 nad ranem, 4, 5. Młode szczury ścigały się, żeby zostać dyrektorem w nadzorowanym przeze mnie pionie tej firmie. Czy to jest sensowny model rozwoju? Może uczelnie mają w tym i szkoły mają w tym swój udział? Czy to nie jest tak, że wlewamy młodym ludziom do głowy tony niepotrzebnej wiedzy, przestarzałej, która jest dostępna w wyszukiwarce Google'a, a nie wyposażamy młodych ludzi w kluczowe kompetencje i wiedzę innego rodzaju? No przecież można inaczej. Prowadzę wykłady na Uniwersytecie Dzieci dla 10-12-latków. Erupcja energii. Jak zadaję pytanie i 200 osób jest na sali, 200 rąk w górze. Oni wiedzą lepiej ode mnie. Oni mówią, że się mylę, że czegoś nie doczytałem. Oni się przygotowują do zajęć. Mają fajne pomysły. Te same zajęcia na kilku topowych polskich uczelniach. Chcę zadać pytanie, żeby tylko na mnie nie spojrzał. Jak to możliwe, że z takich ludzi, z takich wspaniałych dzieci, system edukacji w ciągu kilkunastu lat tworzy osoby, które zgubiły energię, zgubiły innowacyjność, zgubiły to coś, co miały? Jak to możliwe, że w tak wielu dzieciach nie odkrywamy prawdziwych talentów? Bo każdy ma talent. Jeżeli się nie ujawnił, znaczy, że nie został odpowiednio odkryty. No i rola rodziców. Proszę Państwa, właśnie dorasta pierwsze pokolenie dzieci wożonych do szkoły. To uświadomiłem niedawno, ktoś mi to uświadomił. Tak wcześniej nie było. Dzieci chodziły do szkoły. Teraz, jak się stanie przed szkołą, to podjeżdżają limuzyny mniejsze lub gorsze. To jest pierwsze pokolenie w dużych miastach dzieci wożonych do szkoły. To są dzieci, które dostają dobre kieszonkowe, które wypracowuje w nich kulturę pracobiorcy. Ja biorę pieniądze, ja je dostaję. Kto z rodziców daje dzieciom motywację, żeby zarobiły pieniądze, to wtedy dołoży im 2-3 razy tyle. Ja taki eksperyment zrobiłem w domu, świetnie się sprawdził. Córka opiekła ciasto, sprzedała po sąsiadach, ja jej dołożyłem kilka razy tyle, co zarobiła na tym cieście, po liczeniu rachunku kosztów. Kto z rodziców wyrabia w dziecku przedsiębiorczość, a ile rodziców dzieciom daje kieszonkowe, wyrabiając w nich kulturę bycia pracobiorcą, zarabiania pieniędzy na etacie. Wożenie do szkoły, nadopiekuńczość rodziców, załatwianie za dzieci wszystko, być może niszczy w dziecku samodzielność. Jak ja porównam moje pokolenie i co sobie samo załatwiało w szkołach, a to obecne pokolenie wożonych do szkoły, rodzice za nich robią wszystko. Ostatnio w jednej ze szkół nauczycielka zrobiła niezapowiedzianą kartkówkę z angielskiego. Dostałem 20 maili od różnych rodziców z protestami, że to jest skandaliczne, że tak nie można stresować dzieci i tak dalej. A życie jest pełne stresów. Czy przypadkiem wożenie dzieci, mieszkam tu, mam szkoła, wożę na drugi koniec miasta, to nie jest wyścig szczurów, który startuje już właśnie w podstawówce, czy w liceum, czy w gimnazjum, wybiorę się do lepszej szkoły. Każdy ma swój wkład w to, że z tego kreatywnego dziecka, którym jest talent, na końcu systemu edukacji pojawia się pasywny człowiek, który jest, jego marzeniem jest wygranie wyścigu szczurów wielkiej korporacji. No i na koniec zadam pytanie w takim razie. Musimy mieć inny model rozwoju Polski oparty na rozwoju talentów, na innowacyjności, to wszyscy wiemy. W związku z tym mam nadzieję, że ta konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc młodemu człowiekowi odkryć swój talent. Bo każdy nieodkryty talent to jest zmarnowane ileś tam setek milionów PKB, które nie powstało. Firm, które nie powstało, nie zarobiły pieniędzy. Jak z młodego człowieka uczynić wulkan przedsiębiorczości, bo on jest takim wulkanem, jak jest młody. Potem przestaje, wygasa. Jak podtrzymać w nim płomień kreatywności i na koniec jak ze szczura zrobić orła. I z tym pytaniem Państwa zostawiam. Dziękuję bardzo.